Dzień dobry. Cześć. Dominik. Ania. Hej. Cześć, Dominik. O co chodzi z tymi termolokami? Chodź do salonu. To jest świetny wynalazek. Polecam wszystkim, którzy się rano męczą ze szczotką i z suszarką. Bardzo mnie zaintrygowało twoje zgłoszenie. Ania napisała do nas tak. Zajmuję się marketingiem, kocham dobry design, interesuję się modą, ciągle się odchudzam, mam białego psa, chociaż wcześniej powinnam wymienić rodzinę. Córka 7 lat i mąż Paweł. Uważam, że termolokówki są najlepszym wynalazkiem fryzjerskim. Biegam na nartach w lesie, także nocą, nie chcę rzucać do miasta, mam brzydki salon. Z tego wszystkiego zgadza się ostatnie, że masz brzydki salon. I co teraz z tym salonem musimy zrobić? Ja na początku myślałam o stylu skandynawskim i dlatego zostały takie surowe drzwi, ale na szczęście zanim zakupiłam meble, to pokazałam mojemu mężowi, co to znaczy skandynawski klimat. Surowe i no, zupełnie mu się to nie podobało, bo to było zbyt sielskie, zbyt takie folklorystyczne. No i ja wtedy stanęłam, bo miałam w głowie ten projekt taki jakiś swój wymarzony i okazało się, że nie mogę go zrealizować. Czyli dla bezpieczeństwa powstał na ścianach kolor beżowy, beżowa kanapa, jakieś przypadkowe meble. Na razie niech tak będzie i coś trzeba będzie wymyślić. Tak będzie wyglądał salon po metamorfozie. Na największej ścianie w salonie pojawią się panele przestrzenne w kolorze białym. Obok kominka będzie miejsce na telewizor, będą półki, szafka RTV. W dużych oknach pojawią się nowoczesne, białe rolety rzymskie. W kąciku wypoczynkowym pojawi się stolik kawowy, którego brakowało. No i najważniejszy element, czyli kącik jadalniany, stół i cztery krzesła. W przedpokoju pojawi się monolityczna zabudowa, naprzeciwko której będą dwa ogromne lustra. U Ani na jednej ze ścian pojawią się panele przestrzenne. Wybrałem bardzo nowoczesny wzór. Są to trójwymiarowe kwadraty. Jest to bardzo łatwy i szybki sposób na ozdobienie ściany w swoim mieszkaniu. A jak to zrobić, to już opowie Wam Szymon. Musimy dobrze zagruntować ścianę. Drugi etap. Gruntujemy panele, ich tylną część, którą przyklejamy do ściany. Trzeci etap. Musimy sprawdzić, czy ściana jest dobrze wypoziomowana. Jeśli nie, musimy przykręcić listwę startową, odpowiednio ją wcześniej wypoziomowując. Kolejny etap to przyklejenie pierwszej warstwy paneli, czy to do poziomu podłogi, czy też do listwy startowej. Następnie przykręcamy każdą kolejną warstwę do poprzedniej, oddzielając je odpowiednio krzyżykami. Następnie przygotowujemy ścianę pod malowanie, czyli odpowiednio ją gruntujemy. Nawet jeśli po kilku miesiącach znudzi nam się kolor, na który zostały pomalowane panele, możemy śmiało je pomalować na dowolny kolor dowolną farbą. Trochę beżowego, trochę białego, szczypta mięty i odrobina fioletu. To jest przepis na sukces? Myślę, że tak. Bo ty już pierwszego dnia napisałaś, że tutaj robi się tak domowo, że każdy do tego salonu tutaj nagle chce wejść i przebywać w nim. Ten salon się bardzo zmienił, no i zaczął być takim miejscem, które skupia nas tutaj w tej przestrzeni. Wcześniej rzeczywiście żyliśmy bardziej na górze, no z racji tego, że tutaj nic nie było, więc... No stał stół ogrodowy, no, tak, który wreszcie stoi w ogrodzie, na swoim miejscu. Tak przytulnie, jest tutaj zresztą dużo rzeczy do robienia, no nie tylko ze względu na meble, które się pojawiły. Że mamy stół, przy którym można siedzieć, albo kanapę, na której można oglądać telewizję. Ale też jest dużo różnych takich planów. Mamy taką cegiełkę, czyli oglądając telewizor mamy fajne tło. Pojawiły się różne struktury, bo wcześniej ściany były w kolorze takim beżowo... Budyniowym. O, budyniowym. Budyń. Przestrzeń się optycznie powiększyła w przedpokoju i wszystko jest poukrywane. Tak, no nie mówiąc o tej przebojowej ścianie z loftów, te kwadraty są naprawdę świetne. Która... Myślałem, że powiesz o przebojowej lampie, która wisi. Lampa też jest przebojowa, ale nie ta! No, nad tą trzeba trochę pracować, bo ją trzeba fryzować, tak żeby była bardziej pełna. Czyli rano wstajesz, robisz sobie kawę i fryzujesz lampę. Ale ta druga, ta nad stołem też jest świetna, ma takie dziurki w kloszu, które wieczorem robią świetny efekt na ścianach. Czyli o każdej porze dnia i nocy ten salon wygląda inaczej. Tak.